Dodge 1-1, mamy kłopot z naszym skrzydłowym, prawdopodobnie nie wystartuje odbiór. Ja wiem, co jest z tym skrzydłowym, próbuję mu powiedzieć, ale nie ma go na częstotliwości lotniskowca, ma bloczki na kołach założone. Przyjąłem, właśnie mu o tym mówiłem, że... Wyjdź ktoś z samolotu, mu ściągnij. No tak bywa. Piątek 1, Rolex plus 5. Okej, tutaj Dodge 1, straciliśmy jeden samolot, lecimy sami. Bez odbioru. Ciekawe czemu stracili. A pewnie dodał gazu i go rozjebało. Dobrze, a nie, nie było słychać. No, no też się powiedziałeś. 40, nie? Krzyknął. To był Dodge 1. Pan Tomcat i... Teraz, jak mnie słychać? 5 na 5. Dobra, ja was też na 5, dobra, z kierunkiem 35 będzie będziemy lecieć. Dobra, już chwila, jeszcze tylko ostatnie ustawienia. Na luzie, misiu. Do zawisu, panowie. Czekaj, musimy rozkręcić obroty z powrotem. Dobra. No dobra, no nikt nas minie, tak? No nie ma co tutaj wisieć. Specjalnie. Widzimy Cię, Krzysztof. Leć do przodu w kierunku. Magic, Enfield, One. Tu jest Hornet. Inbound, waypoint. Tu, with you. Którą stronę wolisz? Ja bym wolał lewą, prawą stronę. Dobra, może być na 6 mil do strefy załadunkowej. No kurwa, ja sobie stabilizację zapomniałem włączyć i ja pierdolę za pierwszym razem. Pamiętaj, że teraz jak lecisz na pusto, to tam my mamy 120 max, nie? Tam leć stówką, to będzie okej. Przyjął. W sensie my mamy w milach, nie? Ty masz, czy tam my mamy w węzłach, a ty masz w kilometrach, to tam nie pamiętam. Ile teraz masz węzłów, kilometrów? 150. Myślę, że na razie tyle wystarczy. No spoko, ja i tak chyba nie będę więcej mógł z cargo lecieć, bez z cargo. Z prawej podchodzę. Trójka z lewej. Trzy mile osiemdziesiąt. Tam już widzimy coś na horyzoncie. Tak, jakieś dwa budynki czy coś, nie? Tak, przyjął. Mi coś DCS ich ostatnio loguje, nie? Dobra, będę się trzymał trochę z dala, żeby ci w rejce dać miejsce na laga. No, nie podlatujmy zbyt blisko, nie? Dobra, wy macie zabrać piechotę, ja mam zabrać amunicję, dobra. Dobra, to tam sobie powoli podlecimy. Rozejrzymy się, co tutaj jest. Ile teraz masz kilometrów na godzinę? 110. No,
No my mamy 60 węzłów jakby co, nie? Tamte 150 będzie dla nas idealnie. Dobra. Ale już kurwa rak. Mila 80. Korekta kurwa, zwalnia. Tutaj gdzieś mamy być. Tutaj sprawdza. Chyba to co przed nami. No, też mi się tak wydaje, że tam przed nami. Dobra, wiecie co, najpierw postawimy może maszynę, rozejrzymy się co tutaj się dzieje, ustawimy sobie wszystko. Tak, jest piechota, to zajmiemy miejsca przy tym. Ja sobie od razu ustawię. Ja sobie podlecę do tych piechoty o czołgu. Dobra. Pontek 1-1, radioczek. Code 1 Nails 320, 29. Fort 1 na 5. Ustawię tylko nawigację i zaraz spróbuję. Na waypoint 3 stąd z kierunkiem 219. Magic 2-1-1, osiągnęliśmy waypoint drugi. Nie mam opcji menu, żeby ich zapakować. Kontynuuję to wszystkim. 2-1-9 Nails na rowerze 37 mil od waypointu trzeciego, czyli celu do Westfielda. Ktoś coś wie o awaksie naszym? A to jest jedyna piechota tutaj, bo ja nie widzę nic innego. No jak tam leciałem sobie na ten, to była tylko jedyna piechota obok tego czołgu. No jak się rozglądam, to też nie widzę. Ty, czekaj, tam są helipady jakieś. Może musimy na helipadzie wylądować, zobaczę. Nie, powiem wam, że jak to nie działa, albo stańcie obok nich, stoicie obok nich, jeżeli to nie działa, to na pewno nie działa. A nie, to piasek jest, kurwa, ale wygląda jak helipad ten taki trójkątny. Nie no, tutaj by nie stawiał już chyba helipadu. Panowie, to już sobie, poustawcie sobie kurs na 219, będziemy lecieć, dobra? Ja tylko wezmę sling load i... ustawione.
tempie chociażami. Otrzymało ich tutaj nie, było. No. Nie wejdą. Nie, jak jeszcze nie weszli, to... Mało ich, ale nie widzę innych. Nie ma nikogo więcej. Tylko ci są. Ale my nawet byś miał ich w menu kontekstowym. No właśnie. Nie, albo piechota nie działa, albo po prostu Hunter jej dobrze nie dodał. To już wiesz. No. No dobra, ja mówiłem mu, że to może nie działać, tak? Bo to różnie bywa z tą piechotą, to wiesz, no chwilę czekamy, niby się i drzwi otworzymy, żeby nie było, wiesz, realistycznie i heja, tak? Kod 1-1. Przejściowy radar kontakt na 23-minutowy pointer trzeciego w okolicy ostatniego celu dla Springfielda. Bab nieznany. Ale mi laguje, ja pierdolę. Kod 1, cel nieprzyjaciel w rejonie drugiego celu Springfielda. Bardzo niski pułap rzędu 2000. Dobra panowie, ja wziąłem cargo. Przyjął. Ale lecimy na punktu spotkań. Z niego będziemy lecieć na... Faszywa. Dobra. Żebyś nie wpadł mu pod ten, pod cargo. No właśnie nie widzę, bo... Nad tobą po prawej, żebyś już pod... Odbija. Kurwa, no uciekają w prawo specjalnie, żeby na mnie nie wpadł. Jest to na twojej godzinie pierwszej. Nie, spoko, już cię minął. Jest na twojej godzinie pierwszej, trochę wyżej, tak, ze 100 metrów. Myślałem, że uciekam w prawo właśnie, żeby odbijam w prawo.
nie myślałem, że się cały czas oddalam w prawo właśnie od Krzysztofa, żeby nie wpaść. Macie ze mną wizuala? Tak, mamy. Dobra, utrzymuję tą prędkość lecę, nie? Kel 1 unknown, bogi na 30 milach ode mnie, kurwa, no nic nie wiadomo. Wracam na swoją prawą stronę. Język. Poważny język. No bo klną wszyscy jak szewcy. Ja to nic nie słyszałem, żadnego przekleństwa tego. Jak, no powiedział, coś tam jest anknął na iluś tam milach, kurwa, nic nie wiadomo. Autentycznie tego słowa na K nie słyszałem. Cały czas tylko zachodzę w głowie, jak ja się z Krzysztofem tak minął intuicyjnie, że ja on przeleciał. Nie wiem, leciałeś cały czas prosto, a Krzysiu po prostu leciał też prosto, a że mieliście kolizyjne kursy, no to... Dobra, panowie, lecimy od razu z tym samym kursem i lecimy od razu na to lotnisko, nie? Ładzę. Kapi. Nas miało osłaniać Enfield, tak? To trzeba by się też zapytać Enfielda, a przynajmniej jak tam sytuacja, tak? Co możemy odlatywać nad ten... Enfield do Ford. Ford do Enfield. Ford Enfield, zgłasza się. Czy jesteście gotowi do eskortowania nas już na lotnisko Fujairah? Tak, więc jesteśmy w holdingu na waypointie drugim. Mamy być na trójce o 6.53, czy mamy być wcześniej? Nie wiem, jesteśmy, my teraz czekamy. W zasadzie czekamy może, na punkcie spotkań, czy możemy ruszać na Fujaira. Czy zapewnicie nam tam osłonę? Dobra, zrozumiałem. W takim razie lećcie na Fujaira, my jesteśmy 50 mil, ale złapiemy was pod radę. Przyjął, udajemy się. Dobra, panowie, uderzamy, nie? Ładzo. Kapi. Kapi. Kierunek 241.
celu mamy jakieś 68 mil. Czekać na lądowanie na lotnisku. Aha, dobra. No i tak lecimy Ford do Enfielda. Enfield, proszę. My i tak musimy dolecieć tam do Farpu, na którym po drugiej stronie przed lotniskiem Fujaira, gdzie tam zaczekamy, nie? Roger. I dopiero wtedy, jak Springfield wyczyści, to póki co nas eskortujcie, nie? Ford tu i Springfield wyczyścił, także tam jest zagrożenia nie ma, ale musicie czekać na, jak my zezwolimy wam na wejście do lotniska. Dobra, przyjął. Dobra, przyjął. Spokojnie, możecie zalecieć na Ford. Dobra, przyjął. Nad nami po lewej.
Tak, teraz zakręcacie, bo jesteśmy na waszej czwartej. Ale pod chmurami, nie? Pod spajk, pod spajk. Na naszej czwartej. Będziemy się trzymać tutaj wysoko. Jak wysoko wchodzi? Trzymamy się na 200 metrach i utrzymujemy stały kurs. 2-4-0 mniej więcej, 2-4-1. Bady spajek 18, 20 tysięcy. Fajnie nasze cienie na dole wyglądają na wodzie. Nie ma czasu na takie widoki. Powiem ci, że ja nawet nie widzę. Engaging 29. No, widzę teraz. Fokszy. Dobra, Krzysiu, tyle ci wystarczy już. Niżej nie schodź, bo za chwilę będziesz miał ładunek w wodzie. No za dużo strzelam, idę trochę do góry. Dobrze jest, tak możemy lecieć, jest spoko. Poszła flara? Nie patrzyłem akurat na ciebie. No jest, dobra. Moja? Ja sobie ustawię gdzieś tak na 40 metrów pewnie, to tutaj już
budzik na 40 metrach, żebym miał z wysokościomierza. Panowie, może postaracie się lecieć razem ze mną, równo ze mną, nie? Tylko, że troszkę szerzej. Hornet, ja obawiam się, że tak będzie nie spadła widoczność. Prawdopodobnie, ale... Dobra, czekajcie, wołają mnie. Go ahead and field. W miarę możliwości, jakbyście jakieś okrągłe dystanse do tego waypointu czwartego mogli zgłaszać, to byliśmy wdzięczni. Czemu? Będziemy wiedzieć, gdzie jesteście. Dobra. Flight 41, 54 mile od lotniska, od punktu Dallas. To jest farm. Ale wszystko. Szlak może być z boku. Ja wiem, że FARP, podałem im tego, od lotniska do lądowiska. No. Chodzi o to, żeby oni mniej więcej wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Dobra, tak z boku może być, czy bliżej? Dzisiaj to nie ma co ryskować, lagów. No, ja mu zostawiam. No nie, ja tutaj tak. Kto leci po mojej prawej? Viper. Viper, lecisz, no możesz trochę bliżej, możecie równo, nie? Tylko żebyście za blisko nie lecieli, tylko na tej samej, powiedzmy, tej, równo ze mną, nie? Jeżeli lecisz po mojej lewej, to ja cię nie widzę. Tak, bo jestem troszkę pod twoim skrzydłem w razie laga. I nie chcę lecieć na równo z tobą, bo cię nie widzę za dobrze. Dobra. Teraz jak spojrzysz na twoją siódmą, to mnie powinieneś zobaczyć. Wiesz co, mnie mocno ogranicza kabina, wiesz? Ja tak się aż wychylić nie mogę. To nie jest tak, że to nie jest szesnastka, nie? Teraz? No, śmigło widzę. O, teraz mi się kadłub wychyla. Tak, no dziób widzę. Ja tutaj jestem mniej więcej na tej pozycji, tylko że trochę bardziej... Dobra. Tu Dodge 1-1 angażuje MIG-i 29 latujące z północy w kierunku naszych 60. Panowie, teraz tak, springu ja będę robił drobną korektę, dosłownie 1 stopień na prawo. Pontiac 1, angażujemy MIG-i 29, znajdują się w tym momencie na... na lewo będę robił. Do Enfielda 49 mil od Farpa Dallas. Ale
ci odpiąć skrzynkę, jak chcesz. No jak, panowie na lotnisku, muszę mieć amunicję. Korekta na lewo. Skrzyneczce to za dużo amunicji nie dowieziesz. Co najwyżej do jakichś kurwa pistoletów. No, coś takiego. To czy ten Fox 3? No miało być więcej śmigłowców, nie? Tak, tylko w razie co przypomnę, że wszystko co powiecie wyląduje na YouTubie. Panowie, jesteśmy dopiero w połowie drogi. Wspaniale. Podziwiajmy za te widoki. Las. U mnie lecisz cały czas stabilnie. Tak? No bo jakoś tutaj nie mam lagów, nie? Aha, bo ja zrozumiałem właśnie, że lag. Kątek jeden wygląda na to, że drugi jest zniszczony. A. Las krzyż. No, no. Z takiego filmu. Tak. Teraz lag. Teraz cię porzucało. North of Fort, approximately 40 miles. Nasza eskorta zaczyna nas walczyć. Ja się zastanawiam, ile tu jest tego, że ten NS-430 zaczyna mi, kurwa, bo on mi tnie czasami. Badet 5. Drobna korekcja na prawo. Teraz ja mam laga. No teraz 85. A ile macie maksymalną? Tak, z takim obciążeniem. 120? Jest punkt 1,40 mil od parady przechodzę na przykład. Tam 130 też by dało radę wyciągnąć, ale Viper tyle nie wyciągnie z tego co pamiętam. Wyciągnę, bo wiem o co kamam, dlaczego wtedy nie mogłem wyciągać. Czemu? Springfield 1,
nie przełączałem tego trymu. Aha, łe. I nie mogę go pełnić, nie mogłem go wiesz położyć po prostu. No, do pełna, tak. No ale człowiek się cały czas uczy, tak? No nie patrz, nawet nie, na to nie wpadłem jak tam latałeś, że możesz nie przełączać tego trymu. To jest makatorga. Znaczy no wiesz, niepotrzebne są takie prędkości w Huey, tak? Bazy Spiker 14. Potwierdzam. Zastanawiam się tylko, czy to Hunter czegoś nie dorobił, czy po prostu dalej piechota jest spieprzona. Ale ja chyba mam sposób na to. Piechota, żeby działała, chyba trzeba spawnować, żeby nie byli od początku maty. Tylko pojawiali się na przykład po jakimś triggerze. Ostatnio tak zauważyłem w misji, jak orzeł leciał, jak mu się wyspawnowali w trakcie, to ich mógł podnieść. Ale zobaczymy, jak to będzie. Enfield to Ford. Ford ma 39 mil do punktu oczekiwania po drugiej stronie, nie? Czyli Fort Dallas. Tak, drogę. Prawej jest Oliver, nie Perry, to jest lotniskowiec z prawej naszej na pierwszej, nie? Czy co tam jest, jakiś cień? Wiesz co, nie mam już tak dobrego kompa, żeby takie, na takie dystanse widzieć. Aha, sorry. Też nie widzę. W takich chwilach jak to ja, wiesz na co poszły te pieniądze, co Spring? Pytanie jest zawsze to samo, nie? Kajso moje pieniądze. No to już wiesz się. Wiesz co, prawda ten lotniskowiec jest dla mnie jedną wielką, podłużną, szarą plamą, jeżeli to jest w ogóle lotniskowiec, tak stawiając, że na wodzie jakiś ten, albo handlowy, albo lotniskowiec, nie? Na lotniskowiec chyba by było za blisko do brzegu, bardziej handlowy taki. Ale jeżeli dobrze widzę, to lecimy prosto na księżyc. No tak, pira ze drzwi, no. No. Księżyc to już widzę, nie? Również widzę księżyc. Tutaj na pierwszej naszej, nie? Masz, czy jakaś sytuacja, czy jeszcze jakieś zadania do wykonania zostały? Coś takiego. No to ja już widzę dwa okręty, nie? Za kawałek dalej, zanim jest na bardziej na godzinę taką w pół do pierwszej. Czy ktoś jeszcze wykonuje jakieś zadania odbioru? Tak, pont jak 1-2, cały czas patrolujemy w okrętach czwartek naszego. Copy, pont jak? Eskortujemy. Dobra, panowie. Dobra,
panowie, ja zrobię drobna korekta kursu na lewo. Kapi. Rażer. Tak jest, UZI, atakujemy lotnisko, jeszcze zostało na palce. Wyłączamy światła. Wyłączamy. F14, coś mi tutaj na 300 ode mnie świeci na czerwono. Sprawdzisz? Potwierdzam. Light out, panowie. Mała wysokość, 80 mil ode mnie. Tu docieram, wysokość tego mam. Trójka masz na migającym ustawione, już nie masz na pewno. Mała prędkość. Trójka masz od spodu searchlighty. A, dobra, dzięki, zapomniałem o tym głównie. Dobija za chwilę do połowy bardziej. Też dobija do połowy, odlałem, ale później znowu dolałem tej wachy, więc złożyłem to na majku. Majka F18 we 14. No ja to będę musiał dolać na pewno, bo nie wrócę inaczej, bezpiecznie, spokojnie. Ale co, wracamy tam, czy lądujemy na Dallas? Musimy. Ja zapytam Huntera. Na Dallas? Mam. No dobra, nie, no Dallas to jeszcze w sumie nie, ale tak, żebyśmy, kurde, mieli rejcowachy, wiesz. Dość jeden, kod jeden, to są 23. Bo my co, wracamy potem do siebie na lotnisko, na farpa, nie? No właśnie, nie wiem. No właśnie, nie wiadomo, czy mi się wydaje, że albo zostaniemy na tym lotnisku z pobyciem, już wystarczy. A nie, faktycznie, my tam zostajemy. Tak, my zostajemy tam na tym lotnisku, pewnie zdobyty. Bo tak to wyglądało na briefingu, że tam się kończył waypoint 5 i koniec, nie? Jeszcze możemy wrócić po prostu na tego farba tutaj Dallas, tak? No albo na Dallasa. Chyba, że dowództwo każe wracać, ale to nam się zejdzie. Nie, my sobie na Dallas wrócimy, nie? Tu do 1 z północnego zachodu, prawdopodobnie MiG 23 nadlatują. Na autopiloty, jak przyszedłem na strzelca bocznego, to mi się autopilot włączył. Tak,
włączony. Roger.
jest tam te rejony. Ja teraz starałem się uciekać, gonić jakieś tam lecące w kierunku waypointa trzeciego, a skoro na dupę mi wszedł jakaś dwójka, trójka. Przelecimy nad tankowcem. No chodź, zrobimy to. Przerywam. Korekta do lewa. No, Station Calling bardzo źle było Cię słychać. Nie, ja, że... No. Co tam, Pysie, tęskniliście? Musiałem skoczyć, zamknąć okno. Włączyłem autopilota. No, wiele się nie zdarzyło, to tak powiem Ci w międzyczasie. Myślałem, że to jakieś ekscytujące rzeczy się działy. Kurwa. Bardzo spokojnie. Krzychał postrzelił dwóch i jednego. Do jeden, przerywam. No widzisz. Dokonałem drobnej korekty na lewo. To było najbardziej pasjonujące, co się wydarzyło. No nie, no to ja zaraz po tej korekcie włączyłem autopilota, tak się ustawiłem. No to nic się nie wydarzyło. Bardzo spokojnie, 14. Do jeden, przerywam. Lag. Nie. Masz maskę bardziej swojej 19000. Ja na te komunikaty mam lagi, też zauważyłem. No bo to się AI-ki coś tam aktywują, skrypty jakieś, nie? Ford do Enfield, 15 mil od lądowiska Dallas.
Nie, chyba nie. Nie, za wysoko jest. Ale jak chcesz, mogę mu ten mostek ostrzela. Wywołajmy wojnę. A tu teraz taki gościu z dwoma rurami, nie? Kto zawał? No, no przesadę, mam flary. Znaczy, po tobie by było, no. Prawie zabiłeś mi jednego Vipera flarą. Zrobię flyby. Kostia na RDP. Magic in the field 2-1. Request bogey dope. Ford do Enfielda, 10 mil do Farku, Dallas. Wszystko. Panowie, 10 mil, nie? A łażę. Okay. Tam sobie pokręcimy chwilę, możecie wylądować, paliwo uzupełnić. Ja mam jeszcze paliwa w chuj. Ja sobie pokrążę i jednocześnie ustawię, a zaraz Fujera ma może jakieś namiary? Pół kotła, ciut poniżej, nie ma chyba sensu tankować. Jak nie będziemy wracać, to nie ma sensu tankować. Mili.
na czwartą. No i fajnie. Avax for the magic. Ford, no. Flight Ford będzie za dosłownie za 3 minuty nad Farpem w oczekiwaniu na pozwolenie na desant na lotnisku Fujaira. Roger, dajcie nam dosłownie 2 minutki. Przyjął, czekam na potwierdzenie, że możemy tam lecieć, zrzucać. Powiedz im, że mają 3. Będziemy hojni. Flight Ford nad Farpem Dallas w oczekiwaniu na pozwolenie na lądowanie na Fujaira. Będziesz takie ciasne robił, to ci się za chwilę rozbuja tego. No, będę robił ciaśniejszy ten, za szersze, nie? Viper uważaj na ring station.
wysłałam jeden ze skillów, że z Bingo, odlatuje do tankowca. Się wznosisz, mi się pysie cały czas. No właśnie, on leciał gdzieś do góry, tak? Tak, on leci cały czas się wznosząc. Co, ja? Tak, no ty się wznosisz, masz prawie 500 na wznoszeniu. Zostałem na dole, zgubiłem was. Zaraz ci powiem, Vipera, gdzie jest. Dobra, widzę, widzę. Widzę, widzę, tylko nie spodziewałem się, że on tak do góry poleci. Ja też. Bardzo wolno lecieliśmy, więc wiesz, nie? Nie, może też dlatego, że dałem świeżego powietrza w szelkę. Buddy Spike, F14. Ale słucham, copy, buddy log. Schodzę trochę niż... Right, god damn, about time. Twojej lewej Viper trochę z tyłu. Robię to jakbyś myślę koła. Szyję. Brak wrogich jednostki, good job. Flight Ford udaje się na lotnisko Fujaira, pytasz desant. Odchód i do wszystkich jednostek, lotnisko oczyszczone, także spokojnie możecie teraz transportować. Macie ze mną wizuale? Nie, jestem na twojej lewej, prawie mi farami w ryjdzie. Tankować czy wraca się lotniskowiec? My lądujemy na tym lotnisku, także spokojnie możesz wracać do bazy. Co do 7, wracam do lotniska, więc w takim razie. Czwórka zniżowa, ale wprowadzamy. Ford do Avaxa. Ma Ford do Magic. Go ahead. Gdzie mam się dokładnie zrzucić na tym lotnisku? Za pasem. Zapasy, od waszej strony to wyjdzie tak, od waszej strony zapasy. Dobra, i po tym, na tym samym lotnisku mamy lądować, tak? Czy wraca się na farpa, czy co? Roger. Dobra, przyjął. Będzie tu lądować, lotnisko jest przyjęte. Czurka, gdzie się zgubiłeś? Tak, zostałem w tyłu troszeczkę. No, widzę, widzę was, tak? Dodge. 6 mil. Tu do 7, powtórz.
Touch 1 to F, czy ty jesteś tak jeszcze parku dala? Powtórzę jeszcze raz. Czy jesteście w okolicach Farku Dalla? Nie potwierdzam, jesteśmy nad morzem, zbliżamy się do tankowca. Teleskop. Da, będą rakiety sypać do nas. Schodzę trochę niżej. Za 3,5 minuty powinniśmy być nad lotniskiem. No, już przed nami, że widać. Wow. Co się stało, lak? Nie. Poleciałeś w dół nagle. No, mogłem powiedzieć. Sorry. Luz, trochę się zdziwiłem, bo akurat patrzyłem na cień Vipera, gdzie on tam siedzi. Ja jestem teraz bliżej. Magic, to do 1. Mam lądować na lotnisku, czy na lotnisku, więc wracać. Prawdziwy pilot marynarki. Tutaj Huey, jak też? Przyjąłem. Uczciwy pilot marynarki. Ja bym powiedział zamknij ryj po prostu. No i będę musiał wyciszyć ten kawałek. Nie, on jest blisko, tylko widzę twój cień Viper, jesteś z naszej... Nie, dobra, widzę cię teraz, wizual mam na ciebie. Jesteś na naszej prawej, na godzinie twojej 11 wyżej trochę. No dobra, już was widzę, nie, bo straciłem go, wiesz, z pola widzenia i uciekłem w prawo, tak, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. No. Przeszedł nisko nad miastem. Por, Golderki. Jak dalej? Nie macie free flight, nie? Co? Zróbcie ruch pas. Krzywo, bo komunikat do nas. Powtórz Enfield. No ile wam się jeszcze zajdzie, bo tutaj jakieś śmigi 23 lecą. My właśnie lądujemy, właśnie jesteśmy, będziemy zrzucać, jesteśmy przy lotnisku, także my wam dziękujemy za eskortę i życzymy udanych łowów. Razem dziękujemy również, Enfield przyjął Enfield do jakichkolwiek samolotów, które są w pobliżu Fujary. UZI 1-2, wychodzę właśnie na prostą do lotniska, będę lądował. Roger, miejcie świadomość, że zbliża się 23, 50 minut. Mogę tego na dziesiątki spierdzielamy na lotnisko. Dymek, o, patrz. Dwoje żeśmy zbombardowali i uciekamy. Jakieś misiowe samolociki cywilne. Fujaira, bus 1, jeszcze podchodzę do lądowania. 5 minut. Ktoś by cię lądował. Ford do Magic. Go ahead, Ford. W związku z wzmożoną aktywnością nad lotniskiem proponujemy zrzucić ładunek przy terminalach pasażerskich na Fujaira. Przyjąłem, realizujcie. Okej. Okay. Panowie, dobra, tutaj się zrzucimy, dobra? Będę tutaj schodzę do lądowania.
że zróbmy sobie separację, bo... Czwórka przyjęła. Ja cały czas cię kontroluję. I mówię głoście, w miarę możliwości, jak już się posadzicie. Sobie postawimy gdzieś tutaj, przy tych samolotach pasażerskich. Lampki między się tymi starzywoma samolotami. Tu masz helipada koło strażaków, patrz. Na twojej godzinie 11. Zażywa, dobra, tam postawię. I do wszystkich flightów ten Philip One Single opuszcza kap nad Fujarem i wydaje się stąd. Ja to będę chyba na to nasi, czy tam gdzieś za prowadzącym. Kold 138 wylądował. Dobra, trójka podchodzi. Trójka do desantu podchodzi. Nie opuściłem ładunku. Na razie nie, na razie masz go za wysoko. Musisz niżej być, zaraz cię pokieruję. Czwórka na ziemi, za ogonem Boeinga jakiegoś. Dwójka też, czy tam trójka też ma bokuć. Krzysiu, masz go rozbujany bardzo. Bardzo ci się buja. Praktycznie wahadełko pod sobą. No to chyba jeszcze R5 mówił, żeby potwierdzić, jak już będzie na ziemi jeszcze. No, ale tutaj mu chodzi o ładunek. Ja wystartuję i go trochę po ten... Pokieruję go. Dobra. Coraz bardziej ci się buja ten ładunek. Właśnie nie wiem, jak stabilizować. Bo ja jestem sztywny, ja. Chyba najprościej będzie, jak po prostu zrobisz kółko i spróbujesz znowu podejść powoli. Dobra. Tak zrobię. On się chyba nie ma zamiaru uspokoić, Krzysiu. O, teraz się trochę uspokaja. Ale nadal się dosyć mocno buja.
znajdę i strasznie się buja, kurwa. No, mocno. Ty masz jakiś łatwy przycisk do zrzutu, to ci powiem, w którym momencie po prostu go zrzucisz i tyle, nie? Mam, on dotknie podłoża, to automatycznie odpina, wiesz? Aha, no to zniżaj go powoli. Dobra, stój. Dotknął podłoża, ale nie odepiął się. Możesz go odpinać spokojnie teraz. Nie odpina się, cały czas się buja gdzieś tutaj. Ale się uspokaja teraz jakby. On już jest z 2 metry pod ziemią, nie? Teraz. Uważaj ogon. Dobra, możesz sadać. Nie wiem, czy masz, pewnie dalej masz ten ładunek pod spodem. Ja nawet nie mogę spojrzeć, czekaj, wrócę się. Bo teraz to ja go nie widzę, czy on, wiesz, czy on się buja, czy nie, nie? Bo go po prostu nie ma. Arcane Fit 1-1. Jest pod ziemią. Requesting fuel. Dobra, stoi ładunek. Dobra, na ziemię. Dobra, ja gaszę swojego. Luzik. No, mi 8. Ale ja tu miałem na ciebie wizualizację.